Pyszne mini pączki bez glutenu, bez drożdży na kokosowym jogurcie. Składniki: 14 g babki jajowatej, 80 g mąki z brązowego ryżu, 50 g mąki jaglanej, 35 g mąki białej gryczanej, 40 g mąki ziemniaczanej, 55 g erytrytolu, 170 ml gorącej wody lub napoju roślinnego, 40 g budyniu waniliowego bezglutenowego, 10 g porożku do pieczenia bezglutenowego, 2 g sody, 160 g jogurtu kokosowego, 2 g soli, 15 g oleju kokosowego lub masła klarowanego, 15 ml rumu, 20 ml octu jabłkowego, 85 ml napoju roślinnego, 50 g musu z jabłek. Wykonanie. Łuski z babki jajowatej zalewamy i zostawiamy na 10 minut, aż zgęstnieją. Następnie łączymy wszystkie suche składniki ze sobą, mieszamy i w drugim naczyniu wszystkie składniki mokre i również mieszamy. Cała zawartość podczas mieszania zacznie delikatnie bąbelkować i buzować. Dodajemy naszą babkę jajowatą. Nasze ciasto smażymy na głębokim tłuszczu i gotowe ponczusie. Smacznego!